Hej, a to taka do Was prośba. Wielu, co mnie ogląda, to są optymiści, drudzy pesymiści i czasami ci, co mówią, że są realistami, ale tak naprawdę przeważnie ci, co są realistami, to bym zaliczył ich do pesymistów. Oni mówią, że są realistami po to, żeby ładnie wybrnąć z tego, żeby nie powiedzieć, że są po prostu pesymistami. Ale to tylko znowu moja skromna obserwacja i tak w większości przypadków to wygląda. Więc jak ktoś mówi, że jest realistą, to jest tak naprawdę pesymistą, tylko udającym kogoś innego. O tak bym powiedział. Ale to jest większość, nie mniejszość, która zauważyłem. Może być może zauważam takie dziwne przypadki, więc to tylko moje skromne obserwacje. Ale żeby coś zaobserwować, więc ty powinieneś sam to obserwować i dopiero później wydawać opinię na ten temat. To jest moje takie skromne zdanie w dzisiejszych czasach. Ale mam taką do Was prośbę z całego serca, ponieważ przygotowuję się do napisania e-booka Optymista, pesymista, życie razem. Jaka jest różnica w życiu, jak postępować z pesymistą, co może dać optymista, co może dać pesymista. I poprosił Was bym w komentarzach, bo pewnie byłeś gdzieś na wakacjach, byłeś gdzieś na wczasach, być może mieszkałeś, być może przebywałeś, a jesteś optymistą, przebywałeś z pesymistą, lub na odwrót, jesteś pesymistą, a przebywałeś z optymistą. I poprosiłbym Was w komentarzach o różnego rodzaju, no jak mówi optymista w danej sytuacji i jak mówi pesymista. Żebyście mi pisali, co doświadczyliście, w jaki sposób zachowują się optymiści i w jaki sposób zachowują się pesymiści w danych sytuacjach, w danych historiach swojego życia. Jak to właśnie wygląda? Jakich słów używają pesymiści, jakich słów używają optymiści? Bardzo mi to pomoże, ponieważ ten e-book będzie, można powiedzieć, do wszystkich na pewno ludzi w Polsce i również do bardzo wielu na świecie, ponieważ są wokół nas optymiści i pesymiści. I pod płaszczykiem chowający się w cudzysłowie realiści, którzy tak naprawdę w większości przypadków zaliczamy do pesymistów. Ale to tylko moje skromne zdanie. Piszcie też, co sądzicie na ten temat, czy to jest w ogóle dobry pomysł, optymista, pesymista, napisanie takiego e-booka, życie optymisty z pesymistą, czy to jest fajny temat, jak będą oczywiście pisali sceptycy, też poproszę o te komentarze. Poproszę o kulturę na kanale, jak zawsze, bo niekulturalne komentarze będą wykasowywane i to w szybkim tempie. Osobiście dziś pozdrawiam Was z pięknej Portugalii. Życzę jak najwięcej podróżowania, życzę jak najwięcej cudownych randek. Gdybyś miał problem z uwodzeniem lub z pewnością siebie, na dole masz link do moich szkoleń akademia-dm.pl i będę wdzięczny za wypisanie pod spodem różnych komentarzy, jak myśli optymista, jak myśli pesymista. Trzymaj się ciepło. Hej.